Cześć, w tym odcinku przedstawię moje szczypce do prac elektroinstalacyjnych Knipex 1396-200T. Czytając dokumentację o tym produkcie w internecie, możemy dowiedzieć się, że jest bardzo ciekawym narzędziem, które do dyspozycji daje nam 6 różnych funkcji. Czy jest w stanie zastąpić inne narzędzia? Zaraz przedstawię. Na początek krótko o tym produkcie. Występuje ono w różnych konfiguracjach i na to musi zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu. Możemy nabyć produkt na przykład ze sprężyną odbijającą lub bez. Ja nabyłem ze sprężyną, zobacz jak to działa, i żałuję, że wcześniejsze narzędzia tego są pozbawione. Kiedyś nabyłem takie nożyce do przewodów. Nie ma tej sprężyny i jak widzę, bardzo mi tego brakuje. Narzędzie to może być wyposażone w różne rodzaje izolacji rękojeści. Na przykład rękojeść tworzywa sztucznego, taka powlekana. Rękojeść z wielokomponentowymi nasadkami. Lub tak jak u mnie z wielokomponentowymi nasadkami izolowane z certyfikatem do 1000 V. Do tego możesz wybrać wersję chromowaną lub fosforowaną czarną. Złącze tutaj w tym miejscu jest skręcane, zapewnia precyzyjny ruch, szczypiec bez luzu. Możesz wybrać wersję z zintegrowanym zaczepem do zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w trakcie pracy. W tych szczypcach mamy zwartą konstrukcję umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach. Przejdę teraz do tej najważniejszej części filmu, czyli omówienie poszczególnych funkcji tego narzędzia. Cięcie i odizolowywanie przewodów. Mamy tutaj nożyce do kabli z precyzyjnymi ostrzami, oddzielnie hartowanymi indukcyjnie, do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. Możemy ciąć linkę maksymalnie 1 x 50 mm2, średnica do 15 mm, drut maksymalnie 5 x 2,5 mm2. Porównam ten produkt z innymi moimi szczypcami. Te nożyce to jest praktycznie to samo, co występuje tutaj. Możemy ciąć dokładnie to samo. Czy jest różnica? Zaraz zobaczymy. Ale na początek pokażę Ci jeszcze coś takiego. Dlaczego nie powinno się tego używać, taki szczypiec, do cięcia na przykład linki? Zobacz, co się dzieje, gdy próbuję ją przeciąć. Ona jest miażdżona. Tak to wygląda. A spróbuję teraz nożycami. O wiele mniejszą siłę muszę użyć. Podobnie jak wcześniej. Bardzo ładne cięcie. To jest linka 1 x 16 mm2. Tutaj mam linkę 1 x 25. Na początek te nożyce.
Jak widać, to jest dokładnie to samo. Tutaj mam przewód 3 razy 1,5. Zwykłe szczypce. Tutaj widać, że ten przewód został już lekko zmiażdżony. Dlatego taki produkt w ogóle się nie nadaje do przecinania przewodów. Czy to narzędzie jest w stanie zastąpić Ci to? Uważam, że nie do końca. Z tego względu, że jeżeli robisz elektroinstalację w domach, to jak najbardziej to jest praktyczne, bo masz tu wszystko w jednym. Ale jeżeli masz do przecięcia jakiś przewód w trudno dostępnym miejscu, to tutaj bez problemu dojdziesz do takiego przewodu. Jak będzie gdzieś w jakimś miejscu trudno dostępnym. Tutaj ta część będzie Ci przeszkadzała. Dlatego to nie jest tak, że do końca, że to narzędzie zastąpi Ci to. Tak samo to narzędzie również będziesz potrzebował. Dlatego, że na przykład jeżeli masz w szafie gdzieś do usunięcia na przykład jakąś opaskę zaciskową, no to tutaj w tym przypadku jest naprawdę ciężko coś takiego przeciąć. Wtedy używamy takich uniwersalnych szczypiec. Kolejnym punktem będzie ściąganie izolacji. Czy potrzebujesz tego? Zobaczmy. Jeżeli chciałbym ściągnąć izolację z takiego przewodu 3 razy 1,5, to mogę się jedynie to użyć. Ale naprawdę odradzam Ci coś takiego, dlatego że możesz uszkodzić poszczególne żyły w tym przewodzie. Po prostu tego nie rób. No, jak widać, tutaj uszkodziłem. Dlatego też w tym przypadku, no niestety, lepiej będzie użyć takiego narzędzia. Dużo łatwiej się tym pracuje. Także przy sobie będziesz musiał posiadać mimo wszystko podobny produkt. W tym narzędziu producent przygotował nam profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju 0,75 do 1,5 mm kwadratowego oraz 2,5 mm kwadratowego. Zobaczmy, jak to działa. Na początek przewody elastyczne, linki 2,5. Nie uszkodziłem żadnej żyły. Półtora. No i tutaj już niestety jedna żyłka została, tutaj jest, została uszkodzona.
Jeszcze sprawdzę. Jeden, nie, to już jest 0,75. Tym razem nic się nie uszkodziło. Ja już popracowałem trochę tym narzędziem i bardzo często się zdarza, że właśnie szczególnie w tym miejscu, gdzie jest to 0,75 do 1,5, to właśnie w tym miejscu dochodzi do uszkodzenia poszczególnych żył. Że zostają po prostu nacięte i odpadają. W przypadku takiego narzędzia to tutaj nie ma najmniejszego problemu. Półtora. Dwa i pół. Zero 75. Mój werdykt jest taki, z tym się zdecydowanie lepiej pracuje niż tutaj w tym przypadku, w przypadku tych szczypiec. Także jeżeli szukać jakichś produktów, to też musisz mieć tak naprawdę. Jeszcze zobaczmy, jak działa to w przypadku drutu. Tutaj mam na przykład 1,5. No tu już nie ma takiego problemu. Problem jest tak naprawdę z linkami. W szczypcach tych znajdziemy gniazdo zagniatające do tulejek kablowych pod przewody od 0,5 do 2,5 mm². Najpierw zrobię to na przewodzie 0,75 mm². Jest to taka drobnica. Użyję tutaj tulejki nieizolowanej. Zobaczmy, jak to wyszło. Następnie przewód 1,5. Tulejka częściowo izolowana. I na koniec przewód 2,5 mm². Tulejki po zaciśnięciu oczywiście nie uda się nam zsunąć. Jest to naprawdę spoko, jeżeli nie posiadamy zaciskarki. Ostatnio pokazywałem, jaka jest różnica pomiędzy tanią zaciskarką a markowym produktem. I w tych tanich zamiennikach chińskich, no była taka sytuacja, że tulejki po zaciśnięciu na przewodzie zsuwały się. Tutaj nie ma takiej opcji, aby do tego doszło.
Krawędź zewnętrzna szczęki umożliwia obróbkę puszek podtynkowych, nadtynkowych, usuwanie zadziorów w otworach przepustowych. Można użyć tego również jako klucza do otwierania szaf, na przykład sterowniczych. Ale zobaczmy, jak to działa w przypadku na przykład puszek, jak trzeba powiększyć na przykład taki otwór. Możemy zgradować tą powierzchnię, usunąć wszystkie zadziory. Jeżeli mamy przewód już częściowo wsunięty, możemy wspomóc się tymi szczypcami. Dzięki pewnemu chwytowi możemy przeciągnąć przewód przez puszkę. Gładka powierzchnia chwytająca szczęk w tym miejscu umożliwia bezpieczne chwytanie pojedynczych żył. Możemy użyć tego również do profilowania odpowiednio żył, jeżeli potrzebujemy im utworzyć na przykład oczko. Jeżeli chcemy umieścić przewód na przykład w gnieździe zacisku gniazda, również nie ma takiego problemu. Profilowana powierzchnia chwytająca, ta tutaj, i powierzchnia chwytająca kształtowa umożliwia chwytanie materiału o płaskim i okrągłym przekroju. Na przykład coś takiego. Rurki. Jest to tak mocny chwyt, że nie ma możliwości, abym obrócił rurkę. Moje uwagi na zakończenie. Jeżeli chcesz, aby ci długo posłużyło to narzędzie, musisz o nie dbać. Nie tnij stali, to zresztą nawet tutaj zostało napisane, że nie nadaje się do cięcia stali. Nie tnij śrub ani większych przekroi przewodów. Gdy ostrze, to tutaj zostanie wyszczerbione. Całe narzędzie stanie się bezużyteczne. Może i można by było to nawet naostrzyć później, ale zapewniam Cię, że już nie będzie działało tak jak nowe narzędzie, a poza tym ten margines tego ostrza jest tutaj niewielki. Także po naostrzeniu może już pojawić się tutaj otwór, a to sprawi, że przewód nie będzie cięty do końca. Druga moja uwaga, nie pożyczaj. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, do czego inni mogą użyć to narzędzie. Chociażby na przykład do cięcia śrub. Przed zakupem sprawdź sobie ceny poszczególnych modeli. Ja na przykład sprawdzałem te ceny i okazało się, że produkt z tym zabezpieczeniem był tańszy niż takie samo narzędzie bez tego zabezpieczenia. Jest to spowodowane tym, że te narzędzia z dodatkowym zabezpieczeniem nie są aż tak bardzo popularne. Jeżeli dany sprzedawca zastokował się w magazynie i chciał po pewnym czasie już upłynnić te narzędzia, to obniżył do takiej ceny, że były one bardziej korzystne.
dlatego szybciej odzyskał pieniądze, które zainwestował w narzędzia. Te narzędzia niestety mają to do siebie, że odzwierciedlają swoją wartość, to też potrafią zmienić swojego właściciela. Dlatego jak pracujesz na jakichś budowach, gdzie jest wiele różnych obcych ekip remontowych, budowlanych, to mimo wszystko trzeba zachować ostrożność i trzymać tego typu narzędzia przy sobie. 200 zł to jednak potrafi być no, niemałą kwotą i zapewniam Cię też, że nie chciałbyś pewnie stracić takiego narzędzia, aby potem jeszcze raz zakupić je ponownie. Uważam, że ten produkt jest naprawdę bardzo dobry, ale też nie jest to tak, że będzie on mógł zastąpić wszystkie inne narzędzia, które ja posiadam. Te dwa narzędzia praktycznie są takie same. To ostrze, tutaj cięcie, do cięcia jest praktycznie takie samo. Nawet producent tutaj zaznaczył, że możemy ciąć dokładnie to samo. Różnica jest tylko taka, że tym możemy głębiej wejść w jakiś otwór, gdzie przetniemy jakiś przewód. A tym już niestety nie, ponieważ będzie nam tutaj przeszkadzać to zakończenie. Następnie próba odizolowania przewodu. Tak, to się nie nadaje do usuwania izolacji. Mimo wszystko trzeba mieć przy sobie jakieś podobne narzędzie. Zagniatanie tulejek. Jak najbardziej jest w porządku, ale pamiętaj, że to jest tylko do 2,5. Także mimo wszystko, jak będziesz pracował na przykład z rozdzielniami, będziesz musiał zrobić jakieś mostki, przygotować tulejki, na przykład dziesiątki, szesnastki, to będziesz potrzebował innych szczypiec. Na koniec pokażę Ci jeszcze przewód maksymalny, jaki można użyć. To jest linka 50. Zobacz. Większy przewód po prostu tutaj już nam się nie zmieści. Dlatego jest to maksymalny i możemy użyć. No i tak samo jest w przypadku tych nożyc. Jest dokładnie to samo. A jak tnie się taki przewód, zobaczmy. Bez najmniejszego problemu. A cięcie jest równiutkie. Nie ma żadnej deformacji. Dlatego uważam, że jeżeli pracujesz z przewodami, kablami, powinieneś wyposażyć się w nożyce, a nie korzystać z takich szczypiec uniwersalnych. Jeżeli robisz elektroinstalację w domach prywatnych, gdzieś w jakichś firmach, warto zakupić i posiadać takie oto szczypce elektroinstalacyjne. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz ochotę, obejrzyj jeszcze inne filmy, które przygotowałem o innych narzędziach, które posiadam. Dzięki za uwagę. Cześć.